właśnie w innym ustawieniu, a to dlatego, że jestem na wakacjach, jestem na czasach w Egipcie w tym momencie. Jak już dodam ten film, to pewnie będę już z powrotem, ponieważ to jest mój ostatni dzień, ale postanowiłam, że to wykorzystam, ponieważ mamy piękny widok z tyłu, nie ma ludzi, którzy będą chodzić tutaj dookoła i gadać coś dziwnego albo patrzeć się jakoś dziwnie. I tak, postanowiłam, że nagram dla Was moich letnich, plażowych, basenowych niezbędników. Nagrywałam dla Was coś takiego na jesień i na wiosnę, ale lato kojarzy mi się właśnie z plażą, basenem i nic nie robieniem, dlatego postanowiłam, że pokażę Wam, co właśnie zabieram ze sobą na plażę, ponieważ ja z mojej plaży lub basenu robię taki mój mały domek na jeden dzień. Po prostu już nie wychodzę nigdzie indziej, nie wracam do pokoju. Jestem cały czas właśnie na plaży i mam tutaj takie swoje rzeczy, które zawsze sprawiają, że ten pobyt mój tutaj staje się wyśmienity. Mam to wszystko właśnie w tej torbie. To jest mój koszyczek, który zawsze zabieram właśnie tutaj na plażę. Ale powiem Wam, że jest okropnie niewygodny. Jest mega ciężki przez te drewniane tutaj te. Nie da się go wziąć tak na ramię, tylko trzeba go cały czas mieć tak w ręce. I to sprawia, że właśnie jest to bardzo ciężkie, niewygodne. I na pewno już takiego czegoś nie będę brała. Muszę zastanowić się nad kupnem czegoś nowego. No ale tak, pierwszą rzeczą, którą mogę wyciągnąć z tej właśnie, z tego właśnie koszyka, są moje buciki, ponieważ ja na plażę jak idę, to zawsze idę jakoś o 11 i o 17 grać w siatkówkę. A że piasek tutaj jest bardzo gorący, ponieważ jest 50 stopni, to nie da się grać na boso, więc buty są bardzo przydatne. I tutaj możecie zobaczyć moje skarpeteczki, które wystają właśnie stamtąd. Drugi bucior też jest. Kolejnym oczywiście niezbędnikiem są japonki. Te są już strasznie wytarte. W ciągu tygodnia tak naprawdę zużyłam je całe i nie wiem, czy ich tutaj już po prostu nie zostawię, ponieważ są mega zniszczone już, jakieś takie sflaczałe. Ale tak, japonki na plażę, super. Kolejnym moim niezbędnikiem jest czapka tak naprawdę. Wyciągam tutaj kolejną rzecz, którą jest chusta, ale właśnie czapka, chusta to samo. Nie wyobrażam sobie leżenia na słońcu cały dzień, bo ja tak zazwyczaj przychodzę tutaj około 7 rano i zostaję do około 17-18, więc czapa musi być na głowę, ponieważ to jest nasz niezbędnik, abyśmy nie mieli bólu głowy i udaru słonecznego, jak przyjdziemy do pokoju, tak? Oczywiście jakie to wakacje i jakie to opalanie bez filtrów przeciwsłonecznych. Tutaj mamy 10, 50, zużyłam jeszcze 30 i 25. To są już właśnie na ten ostatni dzień, właśnie te mi dwa zostały. Tutaj mamy tą 50 z Ziai akurat i powiem Wam, że ona mi się w ogóle nie sprawdziła, ponieważ ja smarowałam ją chyba, nie wiem, 10 razy dziennie na twarz, a widzicie, jestem cała spalona, więc myślę, że w ogóle się to nie spisało. Miałam taką 30 z Sun Ozone z Rossmana i powiem Wam, że ona się spisała idealnie. Gdzie ją tylko nie posmarowałam, po prostu tam nie opalałam się w ogóle, a z tą 50 nidy rydy. Kolejny niezbędnik to koło do pływania i jeżeli ja jestem właśnie takim troszkę leniem, że nie chce mi się iść do wody i po prostu pływać, a wolę na przykład w dalszym ciągu się opalać, nie leżąc na leżaku, to właśnie biorę sobie takie koło albo materac do pływania i po prostu tam spędzam cały dzień w basenie albo na plaży. I tak, to jest na pewno jeden z moich niezbędników. Kolejnym niezbędnikiem oczywiście są okulary i tutaj mamy okulary takie właśnie ładne w takim opakowaniu z Bossa. Świetnie chronią, jak je zakładam, to po prostu widzę cudnie. A zakładałam też takie za, wiecie, za 5, za 10, takie, wiecie, naprawdę tanie i już oczy mnie szczypały po 2 godzinach. Kolejną rzeczą, którą mogę stąd wyciągnąć, jest książka. I tutaj właśnie mam jedną książkę, którą pożyczyłam od mojej mamy. To jest książka, która się nazywa Jesteś cudem i napisała ją Regina Brett. 50 lekcji, jak uczynić niemożliwe możliwym. Autorka tej książki pisze o tym, jak polepszyć nasze życie, jak sprawić, byśmy byli bardziej szczęśliwi. I tak, myślę, że to jest najprostsze wytłumaczenie tego. Daje nam 50 takich lekcji, które naprawdę są dosyć fajne. I to dosyć takie, wiecie, życiowe, nie jakieś tam teorie dziwne, tylko po prostu życiowe przykłady. Bardzo fajna książka, mogę polecić. Fajna, szybka, lato, idealna. Kolejnym moim niezbędnikiem są słuchawki, a co za tym idzie, to jest właśnie mój telefon, ponieważ dzisiaj właśnie skończyłam czytać moją książkę, albo nie czytać, tylko słuchać jednej książki. Właśnie
książkę teraz, którą czytałam, to była... słuchałam, wiecie, o co chodzi. Książką, którą słuchałam, była to książka Niezgodna. Właśnie teraz film wyszedł z tego niedawno, ale ja czytam już drugą część z tej serii i ta książka nazywa się Insurgent. I właśnie ją dzisiaj skończyłam. Była naprawdę wyśmienita, już nie mogę się doczekać, jak sięgnę po trzecią część. Kolejny niezbędnik to na pewno szminka do ust, szminka ochronna z SPF 30. Smarowałam ją przez cały tydzień, prawie że codziennie i nic z moimi usteczkami nie jest złego. Oczywiście dużo wody lub dużo fajnych soków na orzeźwienie. Musimy się, jak jesteśmy właśnie na słońcu, słońce wiadomo bardzo, ale to bardzo nas może wymęczyć, dlatego bycie cały czas, jak to się nazywa, bycie nawilżonym? Nie nawilżonym. Tak więc jeżeli pijemy dużo napoi, możemy łatwiej przeżyć takie wysokie temperatury, jak tutaj właśnie w Egipcie są. Oczywiście kolejnym niezbędnikiem jest ręcznik, wiadomo, ręcznik musi być, czy chcemy się położyć na leżaku, czy na piasku. Opcja idealna i coś naprawdę przydatnego. No i oczywiście, jak już o tym wspominając, o ręczniku, to kostium kąpielowy. Hello, chyba nie chcemy się kąpać nago, prawda? No i oczywiście dobre nastawienie. Dobre nastawienie potrafi zmienić kiepski dzień w naprawdę wyśmienity dzień. Czy jesteśmy sami na plaży, czy z dobrym towarzystwem, spędźmy te wakacje pozytywnie i idealnie, szczęśliwie i w ogóle niech to będą nasze najlepsze wakacje życia. Życzę Wam tego i oczywiście sobie. I mam nadzieję, że ten filmik był jako tako przydatny. Napiszcie mi, co Wy jeszcze przynosicie. Ja pewnie z tego skorzystam w przyszłym roku, ponieważ już chyba nie będę miała wakacji w tym roku. Tak więc pożegnajmy się wszyscy z tym pięknym zachodem słońca i do zobaczenia już niedługo. Pa!